Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem Telewizji Gostynin jest Pani Agnieszka Korajczyk-Szyperska. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu. Witam Państwa. Pani Agnieszko, jest Pani radną Rady Miasta już trzecią kadencję, to jest 12 lat. Czy mogłaby Pani przybliżyć mieszkańcom swoją osobę? Rzeczywiście, to już 12 rok pracy w Radzie Miasta. W 2002 po raz pierwszy zostałam wybrana na to stanowisko przez mieszkańców Gostynina. Byłam wtedy najmłodszą, jestem najmłodszą radną w historii miasta Gostynina, osobą, która objęła ten mandat. W czasie tych 12 lat pracy pracowałam w Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej, w Komisji Kultury i Sportu. Aktualnie pracuję jeszcze w Komisji Rozwoju Gospodarczego. W tym czasie też mogę powiedzieć, że pełniłam funkcję przewodniczącej Komisji Spraw Obywatelskich i przez 2 lata byłam wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, ale z tej funkcji na własne życzenie zrezygnowałam. Pani mi powie swoje doświadczenie zawodowe, bo 12 lat temu, jak startowała Pani do wyborów, to już miała Pani studia skończone. Tak, ja posiadam wyższe wykształcenie z zakresu administracji publicznej instytucji europejskich. Dodatkowo ukończyłam wiele kursów z zakresu pozyskiwania środków unijnych, studia z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi. W związku z tym merytorycznie jestem przygotowana do pełnienia takiej funkcji. Poza tym przez 5 lat pracowałam w starostwie powiatowym na stanowisku inspektora i 4 lata zarządzałam ludźmi na stanowisku, pracownikami na stanowisku zastępcy kierownika w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więc to moje takie doświadczenie, zarówno i wiedza o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym jest dość obszerna. No i to 12 lat pracy, to daje dużo. Tak, to jest dużo. Tutaj jeszcze, jeśli mogę wtrącić, chciałabym powiedzieć, że oprócz pracy zawodowej czy samorządowej, no udzielam się również społecznie. Przez kilka lat byłam prezesem Fundacji Promocji i Rozwoju Lepszej Gostyni, która z sukcesami pozyskiwała środki zewnętrzne i tutaj na terenie miasta realizowała różne projekty. A od czerwca tego roku zostałam wybrana jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina. No właśnie. Co to jest Inicjatywa dla Gostynina? W ostatnim czasie pojawia się właśnie ta nazwa. Inicjatywa dla Gostynina. Tak, Inicjatywa dla Gostynina to jest, teraz już możemy powiedzieć oficjalnie, jest to stowarzyszenie właśnie pod nazwą Inicjatywa dla Gostynina. Które zakładała Pani? Którego jestem jednym z założycieli. Obok mnie również pan Andrzej Robacki. Jest to stowarzyszenie, które powstało właściwie na bazie doświadczeń związanych z referendum w sprawie odwołania burmistrza Śniecikowskiego ze stanowiska. My byliśmy, ja i pan Andrzej byliśmy w grupie inicjatorów tego referendum. Pomimo tego, że referendum frekwencja nie była taka, jak być powinna, natomiast ilość osób, która wzięła w tym udział przy organizacji, ilość osób, która w ogóle poszła do referendum, no stworzyła klimat. Tak, klimat do tego, żeby kontynuować te działania i realizować. Czyli dostała Pani impuls. Tak, można tak to określić, to był impuls do dalszego działania. Jesteśmy ruchem samorządowym generalnie, który ma na celu działać dla mieszkańców i dla naszego miasta i wprowadzać, nazwijmy to tak, reformy i dobre, ściągać dobre przykłady z innych miejscowości. Podglądać innych. Tak, żeby u nas w Gostyninie można było zmieniać na lepsze. Poza tym chciałabym też tutaj w tym miejscu dodać, że jesteśmy apolityczni, czyli nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną, ale jesteśmy otwarci na współpracę. Nie zamykamy się przed ciekawymi osobami, przed przedsiębiorcami. Jesteśmy otwarci na każdego rodzaju pomysły, inicjatywy, które można byłoby wprowadzić, żeby stworzyć nowe miejsca pracy, żeby można było nasze miasto rozwijać i żeby tutaj można było spokojnie żyć. No właśnie, na ostatnim spotkaniu z wyborcami zawitał prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, który bardzo przychylnie
się wypowiadała pani i powiedział, że bardzo chciałby nawiązać współpracę. Mamy deklarację współpracy. Bo od nich się można uczyć. Tak, mamy deklarację współpracy od pana prezydenta Nowakowskiego. Tutaj nam najbardziej zależałoby na tej współpracy w zakresie właśnie pozyskiwania środków zewnętrznych i uruchomienia w Gostyninie strefy ekonomicznej. Mamy tereny. No Kutno ma zejście. Tak, jest strefa ekonomiczna w Kutnie, natomiast jeśli chodzi o Płock, na przestrzeni kilku ostatnich dni zaszły tam takie właśnie okoliczności, że Płock został wciągnięty, objęty właściwie patronatem warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Te ponad 40 hektarów terenów płockich zostało w tą strefę wciągniętych. W związku z tym no, mają szansę na przyciągnięcie inwestorów, mają szansę na nowe miejsca pracy, a tego też w Gostyninie potrzeba. Dlatego ta współpraca między Gostyninem a Płockiem jest jak najbardziej wskazana. I myślę sobie, że już w następnej kadencji, która już niedługo się też rozpocznie, tak, trzeba podjąć wszelkie możliwe działania, żeby tą strefę w Gostyninie uruchomić. Stworzyć dogodne warunki dla przedsiębiorców, dla inwestorów, wprowadzić niższe podatki, ulgi podatkowe, a to spowoduje, że będą chcieli tutaj na naszym terenie inwestować i tworzyć miejsca pracy, bo tego najbardziej u nas potrzeba. To zejdźmy teraz na grunt gostyniński. Za chwilę kończy się kadencja pani już 12-letnia, tak? Tak. Pani mi powie, jak pani ocenia mijającą kadencję w Radzie Miejskiej? Myślę, że to nie jest moje tylko zdanie, ale to jest stracona kadencja zarówno dla Urzędu Burmistrza, stracona kadencja dla radnych, stracona kadencja przede wszystkim dla mieszkańców. Właściwie od grudnia 2011 roku, kiedy na obwodnicy pan Święcikowski został zatrzymany pod wpływem alkoholu, no w naszym samorządzie nie podjęto żadnych konkretnych działań. Byliśmy wszyscy tylko i wyłącznie obserwatorami zdarzenia, jechałem, ale nie prowadziłem. I te długotrwałe zwolnienia lekarskie, przeciągająca się rozprawa sądowa, utworzony Komitet Obrony czy Straż Miejska pod gabinetem burmistrza, to wszystko zostało wyemitowane przez ogólnopolskie media, no i niestety ośmieszyło nasze miasto i osobę, która powinna godnie nas reprezentować. No, przez te wszystkie wydarzenia związane z tym całym zdarzeniem przedstawiciele innych samorządów przestali nasze miasto traktować jako poważnego partnera do rozmów, a także do współpracy. Czyli co, wycofywali się? Myślę, że podejmowanie jakichkolwiek działań z osobą, która została w ten sposób skompromitowana właściwie przez swoje działania, tak, i potem te działania ujrzała właściwie cała Polska, no nie byłyby chlubą dla innych samorządów, dlatego myślę, że tej woli współpracy z tamtych stron też nie było, tak. Do tego należy dołożyć kompromitujące zachowania radnych z gostyńskiej wspólnoty samorządowej, którzy zaślepieni osobą pana Święcikowskiego bronili go, no niekoniecznie respektując przepisy prawa. Tak? I tutaj tą kadencja też, jak wspomniałam, jest stracona dla mieszkańców przede wszystkim dlatego, że w Gostynie aktualnie brakuje jakichkolwiek perspektyw na znalezienie pracy. Coraz więcej firm zwalnia pracowników, coraz więcej młodych ludzi, a nawet całych rodzin opuszcza Gostynin i wyjeżdża do większych miast bądź za granicę w poszukiwaniu pracy i nie wiążą z Gostyninem już teraz żadnej przyszłości. Najważniejsza negatywna ocena tej kadencji to fakt, że nie zrealizowano inwestycji, która miała być tutaj dla nas takim impulsem rozwojowym, która miała dawać miejsca pracy, czyli Termy Gostynińskie. No zaczęła pani mówić o termach, właśnie takie sobie przygotowałem, bo przygotowując się do tego programu dzisiaj, zapisałem sobie, czy są jeszcze szanse na powstanie term. Generalnie sama tematyka term to jest bardzo skomplikowane zagadnienie. I tutaj, żeby o tym mówić, trzeba byłoby mieć bardzo, bardzo dużo czasu. Bo potrzeba na to dużo pieniędzy przede wszystkim, tak? Czasu, żeby omówić, a pieniędzy, żeby zrealizować. Ja jestem zwolennikiem tej inwestycji. Oczywiście myślę, że jeżeli będą ku temu warunki, ta inwestycja powinna w Gostyninie zostać zrealizowana. Ale w pierwszej kolejności, w tej nowej kadencji, która się też niebawem rozpocznie, należałoby przeprowadzić audyt tej inwestycji. Przeanalizować krok po kroku wszystkie działania, które zostały tam zrealizowane. Przeanalizować dokumenty. Stwierdzić, jakie mamy faktycznie warunki ku temu, żeby tą inwestycję zrealizować i podejmować kroki, żeby to faktycznie realizować.
Tutaj w tym miejscu mogę powiedzieć też o tym, że mamy deklarację, właściwie takie oświadczenie Kazimierza Majszaka z firmy Izolbet, który współpracuje z nami z inicjatywą dla Gostynina, że nie wyklucza, tak, o ile będą warunki sprzyjające, nie wyklucza zainteresowania i budowy tego obiektu tutaj w Gostyninie. Również firmy gostynińskie przyłączyły się do tej deklaracji, zadeklarowały, że są w stanie przyłączyć się, służyć swoim doświadczeniem i potencjałem finansowym, jeśli chodzi o tą inwestycję. Ale wolnymi kruczkami, tak? Wolnymi, tak. To ma się odbywać na tej zasadzie, że tak jak ośrodki ościenne, znaczy ośrodki w postaci Uniejowa czy Mszczonowa, gdzie rozpoczęto budowę od jednego obiektu, jednego basenu, zjeżdżalni, hotelu i stopniowo przyciągało to kolejnych inwestorów i ośrodki się rozrosły, ośrodki dają pracę, dookoła powstają nowe miejsca pracy, nowe firmy, które służą turystom, którzy coraz tutaj napływają do tych ośrodków. W związku z tym myślę, że małymi krokami jesteśmy w stanie coś w Gostyninie w przyszłości zrobić. Nie od razu wielkie inwestycje za ponad 200 milionów złotych. Ja akurat Uniejów znam. Robiłem nawet materiał o Uniejowie. Tam były wtedy dwa baseny i pojechałem kiedyś na konferencję. To powiem pani, że nie miałem gdzie zaparkować samochodu. Tak, ja nie miałam jeszcze okazji. A wtedy były dwa baseny, tylko dwa baseny. Z informacji, które uzyskuję tutaj od naszych mieszkańców, którzy bardzo chętnie zresztą jeżdżą do Uniejowa, to czas oczekiwania za znalezieniem miejsca parkingowego i potem zakupem biletu, no to naprawdę wydłuża się do 2-3 godzin. W związku z tym no, świadczy to o tym, że jest bardzo duże zainteresowanie takim obiektem i taką formą rozrywki. Tak? Czyli mówiąc krótko, nie zarzuci pani budowy term. Ale teraz chciałbym zapytać panią o prace interwencyjne, bo dużo ludzi korzysta z tego zatrudnienia. Tak, no bezrobocie w Gostyninie niestety jest coraz wyższe i w całym powiecie wynosi w granicach 20%. Kiedyś mieliśmy obietnicę, że w kompleksie termalnym powstanie kilkaset miejsc pracy, no ale niestety z tych obietnic nic nie wyszło i póki co takim narzędziem, które miasto może wykorzystać do zwalczania bezrobocia, są właśnie te prace interwencyjne. Uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie, ja to oceniam pozytywnie i na pewno będę za tym, żeby te prace były kontynuowane. Ja rozumiem, że miasto korzysta z Urzędu Pracy. Tak, to są środki na podstawie porozumienia ze starostą, z Urzędem Pracy. Miasto otrzymuje dofinansowanie do tych prac. I uważam, że dopóki takie porozumienie będzie, dopóki będą pieniądze, to trzeba korzystać z prac interwencyjnych, trzeba korzystać z prac społecznie użytecznych, trzeba korzystać pełnymi garściami ze staży, no bo to jest jakaś forma pomocy naszym bezrobotnym i oczywiście jak najbardziej pozytywnie to oceniam i jestem za tym, żeby to było. Mówiliśmy o pracach interwencyjnych, a teraz zapytam o bloki socjalne. Czy są potrzebne kolejne w Gostyninie? Powiem krótko, tak. Lista osób, które oczekują na mieszkania, no jest bardzo długa. Pojawiają się też teraz to kolejne osoby, które chciałyby być wpisane na tą listę, potrzebują dachu nad głową. No, ale niestety trzeba zrealizować najpierw tą kolejkę, która jest już teraz. Tak. Mhm. Trzeba też pamiętać o tych budynkach, które w tej chwili już są. I one są wyremontowane, zmodernizowane, ale tak naprawdę tylko z zewnątrz. Trzeba podjąć działania, pozyskać środki finansowe na to, żeby tym ludziom, żeby wyremontować te budynki również wewnątrz. Ja byłam całkiem niedawno na Kościuszkowców, wiem jak wygląda wnętrze budynku przy skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Legionów. Czyli to są pierwsze bloki, które powstały tam pewnie? To są te budynki, które zostały wyremontowane, zmodernizowane całkiem niedawno z zewnątrz, natomiast z wewnątrz zarówno elektryka, pojawia się wilgoć, są problemy z elektryką, więc no jest mnóstwo takich rzeczy, które trzeba byłoby wyremontować i stworzyć warunki takie godne, żeby ludzie mieli godne warunki do mieszkania. Płoc, Kutno już ma, a Gostynin nie ma strefy ekonomicznej. Czy widzi pani taką szansę? Czy faktycznie może być w Gostynie strefą ekonomiczną? No tak jak już mówiłam też wcześniej, odpowiadałam na to pytanie. Strefa ekonomiczna w Gostyninie powinna być. To powinna być specjalna strefa ekonomiczna. Rozmawiałam wielokrotnie z prezydentem Nowakowskim, rozmawiałam również z prezesem Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, panem Michałem Luczewskim. Mamy deklarację o współpracy, mamy deklarację o tym, że
poprowadzą nas przez ten cały proces uzyskania tej zgody na objęcie nas tą strefą. To jest bardzo, bardzo tutaj w Gostyninie potrzebna rzecz. Co nam da taka strefa? Przede wszystkim miejsca pracy, których tak brakuje. Ulgi podatkowe, niższe podatki, warunki dla inwestorów, którzy tutaj się pojawią, sprawią to, że będą chcieli tutaj u nas właśnie inwestować, będą chcieli tutaj rozwijać swoje interesy, tak nazwijmy to kolokwialnie, swoje firmy, a przez to nasi mieszkańcy zyskają miejsca pracy, tak jak to ma miejsce na przykład w Kutnie i innych strefach ekonomicznych. Dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.